W styczniu tego roku przedstawiliśmy problem pani Stanisławy Strzebierzy, która nie mogła korzystać ze strychu, bo uniemożliwiali jej to sąsiedzi. Kobieta nadal boryka się ze swymi problemami, ślepisma, ale na razie bez efektów. Liczy na pomoc naszej telewizji. Stanisława Nowak jest osobą niepełnosprawną. Wypadek w dzieciństwie spowodował, że do dziś jest rehabilitowana. Mieszka w Trzebierzy i systematycznie płaci czynsz za lokal socjalny. Chciałaby zmienić status mieszkania na lokal komunalny, bo mogłaby ubiegać się o wykonanie w nim łazienki. Lokal może zajmować do października, potem musi zawrzeć umowę przedłużającą najem. Swoją część domu odnowiłam tak, żeby po ludzku żyć. No i ja nie chciałabym stąd odchodzić, po prostu no tu mam spokój psychiczny, nie chcę iść do blokowiska i przede wszystkim jest mi tu dobrze, ja tutaj no odnalazłam jakby swoje miejsce i chciałabym tu zostać i nie chcę stąd odchodzić, ale chciałabym też, żeby to wszystko było takie legalne, że nie to, że ja będę miała umowę do października i w październiku znowu będę siedziała jak na szpilkach, czy oni mi dadzą przedłużenie, czy nie dadzą. Pani Stanisława nadal ma problem z sąsiadem, który uniemożliwia jej korzystanie ze strychu, który jest częścią wspólną. Mimo, że otrzymała klucz, nie może do niego się dostać, bo sąsiad założył własną kłódkę. Pytałam tego Marcina, który tam mieszka, ale on powiedział, że on mnie nie będzie wpuszczał, bo on się boi, że ja go tam na przykład okradnę albo coś. W związku z tym pani Stanisława chciałaby, aby gmina przydzieliła część strychu tylko do jej użytku. Podkreśla, że koszty wykonania wejścia z zewnątrz wzięłaby na siebie. Żebym ja po prostu mogła sama sobie korzystać. Żeby mi oni, tak jak napisałam w piśmie, żeby oni mi wyznaczyli moją część strychu, ja na własny koszt, bo tam jest wszystko napisane w papierach, że na własny koszt sobie zrobię wejście i po prostu moja część, żebym ja wyjściła pranie i to pranie zdjęła, a nie się obawiała, że po prostu mi coś tam zginie. Pani Stanisława otrzymała od gminy odpowiedź odmowną. Jak nas poinformował Sebastian Staszkiewicz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Policach, przekwalifikowanie lokalu socjalnego na komunalny jest możliwe, ale tylko w przypadku, gdy polepszy się sytuacja materialna pani Stanisławy. Tutaj mając na uwadze sytuację pani Stanisławy, to dochód jej miesięczny kwalifikuje ją jak najbardziej do lokalu socjalnego. Za lokal socjalny płaci się połowę stawki najniższego czynszu. Jest to 85 groszy za metr kwadratowy. Przy lokalu komunalnego ta stawka, przy lokalu komunalnym, w zależności do której kategorii zostanie on zakwalifikowany, ta stawka będzie odpowiednio wyższa. Gdyby lokal pani Stanisławy stał się komunalny, musiałaby płacić dwa razy wyższy czynsz. Prawdopodobnie nie byłoby jej na to stać, a brak regularnych opłat mógłby skutkować utratą tytułu do lokalu. Najemczyni nie może również starać się, by gmina na swój koszt zrobiła łazienkę w jej mieszkaniu. Program ten tak zwany łazienkowy, z którym gmina wyszła do naszych najemców, dotyczy tylko i wyłącznie lokali komunalnych. Tak? Nie dotyczy on lokali socjalnych, bo tak jak rozmawiając wcześniej powiedziałem pani, lokalu socjalnego nie otrzymuje się w nagrodę. Z reguły są to lokale przydzielane po wyrokach sądu, a te wyroki sądu dotyczą głównie niewywiązywania się z opłat za dotychczas zajmowany lokal komunalny niejednokrotnie. W obecnej sytuacji szanse na przyznanie pani Stanisławie części strychu na wyłączność są niewielkie. Dodatkowo sąsiad, który zachowuje się jak właściciel budynku i sam zalega z płatnościami, uniemożliwia korzystanie lokatorom z części wspólnych. Tu pole do popisu ma ZGKiM w Policach. Do tematu jeszcze powrócimy.